Słuchajcie, no i Tusk znowu ostrzega, że w najbardziej krytycznym momencie od czasu zakończenia II wojny światowej. Następne dwa lata zdecydują o wszystkim. I to taki nieba niebagatelny wywiad, bo to na całą Unię Europejską, na cały świat wywiad. Później czytamy Paweł Kowal. Wydatki na obronność, służby specjalne i wywiad mają jeszcze wzrosnąć. Czy ci ludzie coś wiedzą więcej, że na przykład od dzisiaj zmieniają się przepisy dotyczące. Obowiązkowych poborów, co w ciągu tych najbliższych dwóch lat ma się tutaj stać. To jest coś, co mnie naprawdę zaprząta ostatnio, chyba najbardziej z wszystkich tematów, dlatego też przyglądam się może bardziej niż polskie media temu, co się dzieje za granicami Polski, bo tam, gdzie nie patrzymy, dzieją się rzeczy, z których wynika to, co się dzieje, bądź będzie działo się w Polsce. Przykład. Francja. Ostatnio Macron zarzeka się, że jest gotów wysłać chyba 10 czy 20 tysięcy żołnierzy na tam granicę z Rumunią, żeby tam bronić granic Ukrainy pokojowo, prawda? <laughs> e, I pozostałe państwa mają do tego dołączyć 40 tysięcy żołnierzy. I ktoś pomyśli, co ma także bojat do Ukrainy. I tutaj, właśnie, zasadza się cały temat z Francją, z tym wszystkim i no w ogóle o co się dzieje ta wojna. Na Ukrainie wiemy. Są tutaj różne zasoby, jest ziemia, żyzno, ważne gospodarczo dla, dla Rosji <laughs> terytorium. Zgadzam się, tu jest o co walczyć, prawda? Oczywiście wiem, że podłoże tego konfliktu obecnego są zupełnie inne. Natomiast nie patrzymy na przykład do Afryki, gdzie Francja, nie wiem, czy wiecie, jak się spojrzy na mapę, kilkanaście państw Afryki używa dalej kolonialnej waluty francuskiej tak Franka afrykańskiego i tym sposobem od II wojny światowej Afryka utrzymuje Francję, która straciła swoją taką potęgę jak miała przed wojną, ale wykaraskała się po wojnie dzięki temu, że zaczęli systematycznie bankowo okradać całą Afrykę. To w praktyce wygląda w taki sposób, że daje się komuś walutę i umożliwia się na przykład kupowanie swoich europejskich towarów tylko za tą walutę, a z kolei ustawiając na sztywno kurs waluty kolonialnej do waluty tego kolonizatora, zapewniamy sobie na przykład, że możemy importować z okupowanego terytorium towary wielokrotnie taniej. I na tym na tej systemowej eksploatacji zasobów naturalnych, co już prezydent Francji Jacques Chirac powiedział wiele lat temu, Francja utrzymała obecny poziom swojego życia. I po cichutku, po cichutku, Rosja razem z afrykańskimi tymi przewrotowcami, tak to nazwijmy, reżimami, które zajmują miejsce marionetkowych francuskich rządów w Afryce, odbierają poszczególne Punkty dostaw zasobów do e, Francji. Takim głośnym przykładem ostatnio był Niger, ale wcześniej na przykład, czy Mali, czy Burkina Faso. Te kraje również właśnie wyłamywały się spod okupacji, de facto takiej post e, Kolonialnej francuskiej. I możemy to traktować, że to są jakieś tam marginalne rzeczy, tam może te kraje, ta Francja faktycznie coś tam wspiera, broni, może nie jest tak źle, ale jak się sięgnie do historii, to praktyka okupacyjna i wyzysku francuskiego na terenie Afryki była czymś przerażającym. Czy wiecie, że w 1961 czy drugim roku w momencie kiedy w, powstał w, bunt, tak? Ludzie się zbuntowali w Algierii, która była częścią Francji w ogóle kiedyś, to w odwecie za to wymordowano około miliona Algierczyków i dwa miliony Algierczyków przebywało w obozach koncentracyjnych. Tak, dobrze słyszycie, dwa miliony Algierczyków mieszkało w obozach koncentracyjnych po tym, jak powstał bunt Przeciwko rzekomo już nieistniejącej po II wojnie światowej kolonizacji. Francuzi się tak wycwanili, tak jak Żydzi zresztą, że przestali okupować formalnie poprzez swoje wojsko, tylko zaczęli wykorzystywać agentów wpływu i promować swoich ludzi, finansować, żeby rządzili w kilkunastu swoich koloniach, i tym sposobem wyglądało na to, że nie są kolonizowani. Natomiast. No ciężko było nie dostrzec, że połowa na przykład pieniędzy wytwarzanych przez całą gospodarkę, na przykład Gabonu, trafiała w ręce dyktatora, który stał się jednym z najbogatszych prezydentów na świecie, mimo że jego kraj żył w nędzy i przez cały czas, przez kilkadziesiąt lat jego panowania jego rodziny, poziom życia mieszkańców się po prostu w ogóle nie podniósł. I te kolonialne realia, wykorzystywanie zasobów naturalnych, odbieranie ich bezpośrednio bądź też właśnie drenowanie całej gospodarki poprzez walutę narzuconą kolonialną. Doskonałym tego przecież przykładem też jest Polska. I tak sobie tutaj myślę o tych naszych małych buntach, sprzeciwach wobec tam World Economic Forum, Unii Europejskiej, nawet, ba, Stanom Zjednoczonym, to my jesteśmy naprawdę kilometry za Afryką, jeśli chodzi o świadomość tego, gdzie jest źródło naszego wyzysku i kto go dokonuje, a także nasze metody. Mówmy się, że jakaś militarna junta, która zbrojnie obala tutaj reżim marionetkowy, to jest kilkanaście lat przed nami. My jesteśmy dopiero w powijakach świadomości tego, że jesteśmy okupowani tak jak Afrykanie, więc jesteśmy naprawdę kilkadziesiąt lat, może 60 lat do tyłu za Afryką, żeby zrozumieć, że również jesteśmy okupowani właśnie w sposób systemowy, marionetkowe rządy, narzuconą walutę, tylko nie w tym ujęciu bezpośrednio, że ktoś nam każe złotówkę, natomiast złotówka nie jest złotówką, złotówka tak naprawdę jest dolarem przemalowanym na jakiś tam lokalny kolor i podlega w całości właśnie Kontroli walutowej, kursowej, narzucanej z zewnątrz. Więc tutaj się tak naprawdę wiele od Afryki nie różnimy, to tylko nam się, prawda, wydaje, że jesteśmy pępkiem świata. I między innymi właśnie o tym mówię, że to Rosja stoi za przewrotem w Afryce. To Rosjanie zajmują miejsca Francuzów, jeśli chodzi o na przykład wywalanie baz. Teraz ostatnio się mówi o wyrzuceniu baz amerykańskich z Nigru, baz, gdzie Amerykanie stacjonowali swoje drony. Nie wiadomo po co w Afryce te drony, nie? W Polsce też są takie bazy. Ostatnio przecież spadł jeden dron, ten Reaper, wielki MQ9 Reaper. Został po prostu zakłócony, spadł na ziemię w Polsce, rozbił się. Nie wiem, ile Amerykanie mają tu tych dronów i czego oni tutaj pilnują, ale to są takie rzeczy, o których się w mediach nie mówi. To my żyjemy w tym cyrku dla gojów, więc my takich prawdziwych faktów nie musimy znać. Musimy znać, prawda, kto tam w pytanie na śniadanie wystąpi, co Magda Gessler, co u niej rodziny, co jej w restauracjach. My nie musimy wiedzieć, dlaczego kto, jak kolonizuje, kontroluje zasoby, jakieś szlaki handlowe, to niedobra jest się interesować czymś takim, prawda. Lepiej tam o Lewandowskim poczytać jakieś newsy. W każdym razie, no, wiele jest tych analogii kolonialnych, i ta grupa Wagnera, jak pamiętacie, ona objawiła się bardzo mocno na Ukrainie, tam że na froncie, bardzo tam odważnie tego Azowa goniła. Natomiast ona już wcześniej te, powiedzmy, kontraktowe wojska. Rosyjskie, tak? czyli nieformalna Armia Rosyjska, tak jak Amerykanie czy Francuzi też yy, mają część swojej armii, ale tak naprawdę większość misji realizują pośrednio, po prostu opłacając różne e, firmy, e, które świadczą usługi militarne i nie mają takich ograniczeń, na przykład jak <laughs> Państwowa Armia działań gdzieś tam pozakonstytucyjnych i tak dalej, dlatego się wysługują, również wspierają różne organizacje terrorystyczne, Al-Kaidy i tak dalej, i tak dalej, po to, żeby właśnie mieć takie nieformalne wojska do wtryniania się w różne sprawy na, na całym świecie i Rosja stopniowo po prostu zaczęła te amerykańskie wpływy w Afryce francuskie, tak, wypierać, rozwalać. To się pewnie wygląda tak, że te wszystkie grupy terrorystyczne, ISIS nie -IS, i te wszystkie drony amerykańskie. To wszystko prawdopodobnie jest po prostu taka wojna trochę proxy, że Amerykanie, Francuzi też już tam się tłukli o te zasoby. To są no, w skali powiedzmy 10% światowej produkcji złota, tak gdzieś tam w tym, w tym pasie. Yy, gdzie właśnie leżą te, te państwa więc jest się o co tłuc, Francja dodatkowo ma się o co tłuc bo ona chyba bierze 20% swojego yy, spożycia uranu na zasilanie swojej energetyki właśnie yy, z Nigru, tam 11 milionów ludzi żyje tylko i wyłącznie za to co tam z tego Nigru wywiozą, prawda? nie oddając nic yy, tubylcom więc no to w skali prawda, gospodarki całej francuskiej są dosyć yy, spore pieniądze, jest czego bronić Oczywiście, również tutaj, właśnie wydobycie innych metali, zasobów naturalnych, też to się wszystko sumuje. Więc Francuzi bronili tego przez pewien czas, przez kilkadziesiąt lat, kontrolowali to terytorium na spółę z Amerykanami, którzy tam tamten terroryzm niecali i powiedzmy, kontrolowali przywódców, tak? że komu się coś nie podobało, to miał więcej terrorystów, tak? ktoś wszedł na układ, oddawał zasoby naturalne, to miał mniej terrorystów, tylko bazy amerykańskie. I tak to się wszystko kręciło, ale stopniowo widzimy kraj po kraju są przewroty zbrojne, pojawia się grupa Wagnera, te zresztą oddziały Wagnera zmieniły teraz nazwę, tam jest teraz jakiś tam kontyngent, oddział afrykański, oficjalnie się to jakoś przemianowało, te kraje właśnie Burkina Faso, Niger. Mali, stworzyły własną organizację, nie taką jak Ecowas zależną od Europejczyków, od Amerykanów, tylko, tylko własną. I słuchajcie, zaczyna się mówić o wywaleniu, zastąpieniu kolonialnej waluty e, własną walutą afrykańską. I to jest duży boom, to jest duży jebut. Jak wiecie, e, wszędzie tam, gdzie zaczyna się mówić o wywaleniu dolara, czy jakiejś właśnie kolonialnej waluty, tam zaczynają się przewroty, tam się za, zaczyna Kaddafi. I po prostu bójcie się Boga, drony bombardują największy kraj terrorystyczny na świecie, największy, prawda, oś zła się wytwarza w momencie, kiedy ktoś chce wprowadzić własną walutę. Tutaj tak waluta to jest wszystko, tak? Kiedyś w, 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 temu niewolnikowi trzeba było zabrać tam zboże, łatwo było pilnować, co on, co on ma. Natomiast dzisiaj wszystko, co wytwarza ta średnia klasa, niska klasa, to, co jest gdzieś tam na tych walorach, na tych fikcyjnych rachunkach cyfrowych, czy na tych takich fiducjarnych walutach. Można bezpośrednio sobie z tych wszystkich kupek od wszystkich ludzi, praktycznie brać za darmo, ile się chce, właśnie poprzez inflację. Można nawet 90% całego wytwórstwa, całych nacji, dziesiątków milionów, setek milionów ludzi, po prostu okradać. Nawet nie trzeba dużo inwestować w tych pilnowaczy, niewolników, strażników, ponieważ ludzie sami na siebie donoszą, prawda? Sami tworzą milicję swoją, sami tworzą właśnie te swoje obozowe, różne komórki donosicielskie. No i tak powiedzmy, powstała Polska Współczesna jako taki jeden barak w tym globalnym właśnie obozie wyzysku i jakby no, my żyjemy w takim bardziej współczesnym anturażu, stać nas na, na, na jakiś komputer lepszy, ale tak naprawdę tak czy inaczej nasze zyski nawet to naszej kreatywności, tych wyższych powiedzmy funkcji powiedzmy poznawczych i wytwórczych, nie tylko gdzieś tam prac rąk fizycznych, również to zostało jakby przekształcone no, w coś, z czego można po prostu czerpać z naszej innowacyjności, która jest wykradana z naszych danych, które tworzymy, które się jakby w całości wykrada. Tutaj również wymyślili łowcy, łowcy i kontrolerzy niewolników, jak na rozwoju powiedzmy naszej quasi cywilizacji e, zarobić jak to wszystko kontrolować, żeby się nie, nie narobić żebyśmy my sami płacili za swoje niewolnictwo no ale mechanizm i władcy są mniej więcej ci sami. Więc wojna na Ukrainie, czyli wojna ogólnie mówiąc NATO z Rosją, ona już trwa. Od iluś tam lat właśnie już w Afryce, o tych całych saszelach, gdzie po prostu wpływy amerykańskie z okradania najbogatszego w zasadzie kontynentu na, na, na świecie. Trwają prawda, od, od, od wielu dekad, i tam Rosjanie zaczęli im to po prostu podbierać z tego garnuszka. I bardzo się tutaj Francuzi i Amerykanie wkurzyli. Tylko nie mówię tutaj o zwykłych ludziach, bo jakbyście spytali Francuza na ulicy, czy wie, że dalej kolonizują Afrykę i okradają, albo na przykład, że dopuszczali się milionowych nie wiem czy to można mówić, holokaustów w krajach, które chciały się wyrwać z kolonialnego ucisku, to prawdopodobnie wielu mieszkańców Francji po prostu z czegoś takiego sobie nie będzie zdawało sprawy, no bo umówmy się, że te elity rządzące praktycznie w każdym kraju na świecie, to nie są ludzie tacy jak my, to nie są ludzie tej nacji co my. Tutaj szukałem właśnie takich przykładów, mam tutaj mapę, teraz w Senegalu się znowu dużo dzieje, Gambia to są właśnie te kraje, które stopniowo tam następowały kolejne przewroty i już praktycznie cały właśnie pas. Jest już wyzwolony, można tak to, to powiedzieć, i wpływy po prostu w Afryce przejmują Rosjanie na współę z Chińczykami. I to są, myślę, takie zasoby, o które naprawdę się jeszcze tuką. Tak samo jak na przykład Antarktyka, gdzie też są olbrzymie zasoby, o których się tak jakby społeczeństwu nie mówi. I tam się dzieje prawdziwa wojna. Natomiast ta medialna wojna, tutaj ten oddział lokalny wojny, właśnie w europejski. Na, na Ukrainie. Stał się też, powiedzmy, taką wojną proksy, gdzie Francuzi już mogą bardziej oficjalnie walić e, po prostu bezpośrednio w Rosję i co więcej wkręcić swoich kolegów, tak, jak to nazwijmy, w wojnę w ich sprawie, tak? Czyli no, Polacy no, nie mieli tych za bardzo zysków e, z kolonii, ale za, za to, żeby utrzymać francuski kolonializm w Afryce mają wystawić tam jakiś tam kontyngent tam ilość tych e, żołnierzy i ba, mają prawda, iść maszerować, niszczyć tą tą, tą, tą Rosję. I o to tutaj mniej więcej chodzi w tych francuskich wpływach i temu, czemu Macron nagle tak się wyrywa na, na tą wojenkę. No ale tutaj ponoć jest dosyć krucho. Anglia ostatnio oświadczyła, że ma zasoby militarne, uzbrojenie mniej więcej na, na, na dwa tygodnie konfliktu. Estonia oświadczyła, że, że do konfliktu wystawi jednego żołnierza do wsparcia Ukrainy, do obrony właśnie przed ekspansją rosyjską. Więc to jest po prostu takie kogucie troszeczkę pianie. Tutaj tutaj Scott Ritter ostrzega, dla niektórych autorytet, dla niektórych nie, ale że jesteśmy naprawdę od moment od wkroczenia w taki full automated atomowy Armageddon. Czyli po prostu jak już pewne bezpieczniki wypalą się, czyli na przykład ktoś przekroczy jakiś tam punkt zaatakowania Rosji czy Stanów Zjednoczonych, Lecą atomówki, a każda atomówka już następ, napędza następną, to już sztuczna inteligencja, jakieś tam skonfigurowane systemy będą w czasie rzeczywistym reagować w taki sposób, że już człowiek nie będzie mógł tego zatrzymać. A nikt nawet w Senacie amerykańskim czy w polskim Sejmie nie spyta ludzi, co, co na to, żeby iść na atomową wojnę. Więc w takiej cały czas jesteśmy w sytuacji. No, słyszymy, właśnie co mówi ten Tusk, co mówi, co mówi Hołownia, co cała ta, ta klasa, te wszystkie. Pieski amerykańskie, jakby tutaj w Polsce, strzekają, więc jak gdyby dalej po prostu wariaci są, niestety, u władzy. A z kolei Putin mówi, że jeśli oni dalej tak będą robić, to po prostu wszyscy będą ginąć: czy Francuz, czy, czy polscy czy żołnierze co zresztą widać tutaj, generałowie wracają w trumnach będą po prostu, w momencie kiedy postawią stopę na Ukrainie, to już można ich uznać za martwych Francuzów, martwych Polaków. I co więcej, to jest taka może nowość. Jeśli F-16 będą startowały z Polski, czy z Rumunii, czy skądkolwiek, to lotniska, z których one startują, staną się dla Rosji celem do ataku, niezależnie od tego, czy są na terytorium Rosji, to, ponieważ potraktują to jako udział powiedzmy, tych sił w wojnie. Więc Tutaj w Polsce jest chyba 4 czy 5 lotnisk przygotowywanych tak jest, do, do, do właśnie ataku na, na Rosję, na to terytorium. Więc jesteśmy tak naprawdę o od wojny. To faktycznie Tusk, Tusk e, ma rację, że nasze lotniska mają być używane właśnie do szturmu na, 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 na Rosjan i w związku z tym w odwecie będą atakowane również cele na terytorium Polski. Oczywista e, oczywistość. W taką stronę zmierzamy. Oczywiście tu my jesteśmy napastnikiem, bierzemy udział właśnie w bronieniu amerykańsko-żydowskich korporacyjnych interesów. Niemniej jednak ta klasa tego rządu zdrajców formalnie firmuje nas jako Polaków. Wciąż jeszcze ich nie, nie obaliliśmy. No tutaj jakieś małe w ogóle odrygi tej właśnie świadomości kolonialnej się obudziły teraz w rolnikach, którzy obwieścili planowane referendum, które będą zbierali podpisy, 100 tysięcy podpisów do odwołania rządu, blokady biur tych polityków. No, myślę, że właśnie tak samo właściwie jak w Afryce. Także jest ten, teraz zapomniałem, jak się nazywa ten prezydent Gabonu, ja powiem, który stał się najbogatszym prezydentem na, 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 na świecie. Gabongo on się nazywał. Ali Alibongo, ali bongo, że po prostu jego, tak rodzina się zbogaciła, że gdzieś tam jego kuzynka wyszła na to, że gdzieś tam w Miami kupowała włości za 30 milionów dolarów koło tego Wołodymira razem. Przepraszam, jak się mówi. To po prostu w Polsce ta klasa polityczna tak już się powoli przekształca właśnie w takich alibongów, obajtków morawieckich, którzy dużą część kasy, która idzie na wojsko, gdzieś właśnie idzie za to, że można kupić sobie cały polski przemysł, w ziemię, klasę robotniczą, klasę intelektualną można sobie wykorzystywać. Oni po prostu za to dostają, powiedzmy, te kilkanaście milionów, może kilka miliardów po prostu łapówek rocznie. No i obrastają się w te tłuszcze, zmieniają się w takich alibongów, idą po prostu w tropie tej demokracji. Widać dlaczego się tak cieszą te wszystkie Tuski, murawieckie dudy, kowale. No bo w końcu będzie już taka korupcja jak na Ukrainie, tak? Zjednoczą się, tam ci mają taką korupcję, my mamy taką i ta korupcja, prawda, nasza też się zwiększy, więc oni już się od razu liczą, że te apartamenty w Nowym Jorku, gdzieś właśnie w Miami, jachty też się staną właśnie w ich zasięgu finansowym, na przykład, że za powiedzmy wprowadzenie nie wiem, 50 tysięcy polskich żołnierzy obecnych, czy na przykład 100 tysięcy poborowych, no to nie wiem, za każdego dostaną żołnierza polskiego. Nie wiem, powiedzmy 10 tysięcy dolarów razy powiedzmy 100 tysięcy. Już się robią prawda, pieniążki, za które będzie można te jachty kupować. Zresztą przecież się stworzy drugi obiekt. Te wszystkie jakieś tam lewe papiery lekarskie, to też będzie interes. Jakieś zmiany kategorii, żeby nie pójść na wojnę, może gdzieś tam, żeby uciec z Polski, też jakaś kasa będzie, czy jakieś przepustki. Już, prawda jest kolejny zysk. Ci spisu, którzy tam teraz zostali odsunięci na chwilę, na, na, na jedną tą kadencję, gdzie oni się wymieniają ze sobą, zostali odsunięci od koryta, ale się na przykład dorobią na tych właśnie łapówkach za ucieczkę z Polski i będzie się wszystko zgadzać, będzie po prostu porówno. Polska idzie naprawdę w dobre ślady Ukrainy. Już tutaj wspólne posiedzenia rządu, to chyba wiecie, że wczoraj się, się, się spotkał pan premier Tusk z premierem Ukrainy i jeszcze trwały. Konsultacje te rolnicze, jakieś gospodarcze, w dobrym właśnie takim ukraińskim stylu. Tam Ukraińcy piszą, że za często wyszedł ten kołodziejczak, ciągał nosem, jak wrócił, wiercił się, biegali po salach, więc w takim dobrym ukraińskim stylu zaczęli też tutaj politycy negocjować. No i to, to uzależnia, słuchajcie, no taki towar na pewno dobry uzależnia, I jak już zaczną po prostu debatować sypać w tych samych, spać w tych samych y, hotelach, to już po prostu panowie się nie zerwą z tej... się skończy właśnie na takiej zasadzie zwykłej upodobań kulinarnych i będziemy mieli takich kołodziejczaków więcej niestety, więcej łapówek, więcej korupcji, więcej oligarchów, właśnie w takim dobrym ukraińskim stylu i tutaj Rosja będzie naszym najmniejszym, naprawdę najmniejszym problemem w takiej sytuacji. Dobra, koniec żartów, żarcików. Tutaj pan... Pawałka radzisz, bo oczywiście no zobaczcie na jego TikToka, co on tam radzi, nie będę Wam podpowiadał. W razie tej mobilizacji już tam są jakieś rady po prostu co robić. Kolejna rzecz jest w ogóle dobra wiedza o WHO. Natomiast, jeśli jeszcze w kwestii, już zostanę przy tej Ukrainie. Pan Jacek Mienlar opublikuje właśnie trailer, opublikował filmu dokumentalnego o z tych, którzy przetrwali Wołę i masakrę rękami ukraińskich nacjonalistów. Bardzo mocna rzecz na Twitterze, w ogóle w social mediach. No, burzy to obraz i wizerunek Ukrainy, to co się stało na Wołyniu i to za co nie przeprosili, to czego nie uporządkowali, wraca do nich po prostu bumerangiem w takim momencie, kiedy dla nich to Chyba nie jest zbyt korzystne, no ale po prostu doczekują się, tak? E, jak to się mówi, find out, tak? <laughs> Sprawdźcie się, przekonaj, nie? że możecie nie przepraszać, możecie sobie kpić, okradać, e, pyskować Polakom, ale w pewnym momencie, jakby przyjdzie kryska na matyska i to się wszystko po prostu wam odwinie w pysk. I myślę, że tutaj właśnie film Jacka Miendara jest takim troszeczkę odwinięciem w pysk, takim właśnie strzałem karmy w twarz ukraińską, która tutaj się za bardzo pojawia. Nie powiem, że, że, że panoszy, bo to już mowa nienawiści jest, słuchajcie, mowa nienawiści, mówienia takich, takich rzeczy. to no, jest grupa chroniona, słuchajcie, mówiłem, że jak mówiłem o banderowcach na swoim TikToku, to się okazało, że mówię, o, nie można tak mówić, bo to jest grupa chroniona, banderowcy, nie mówię o Ukraińcach, banderowcy, właśnie tacy nawet historyczni, nie można o nich po prostu źle, źle mówić bo po prostu usuwałem filmik, więc ja tutaj może więcej nie będę mówił, niech ten film po prostu o Wołyniu robi robotę take my money, nie wiem gdzie tu trzeba wpłacić niech po prostu to, to, to idzie, ten film Niech ci rolnicy też idą pod domy polityków, też kanapki tam będę donosił, z kamerą przyjdę, te adresy dobrze, żeby było wiedzieć gdzie kto mieszka i tam po prostu legalne spotkania, robi się ciepło, naprawdę fajniej chyba niż na środku autostrady, media myślę bardziej zainteresowane, no i widok tych zdradzieckich, wkurwionych mord, to też pewnie miód na oczy będzie. Zamykam temat Polski i Ukrainy. Chcę coś pozytywnego powiedzieć, bo cieszy się społeczność internetowa tym, że w Luizjanie nastąpiło zatwierdzenie, przegłosowanie przez Senat takiej ustawy, która ma spowodować, że nie będą pod jurysdykcją żadnej organizacji takiej jak World Economic Forum, WHO i ONZ. W Stanach to tak jest, że te w ogóle wszystkie Stany stany mają własne prawo, własne jakieś tam legislacje i, i pewne rzeczy w ogóle mogą... W jednych Stanach jest broń, w innych nie ma, w innych aborcja jest, w innych nie ma. I właśnie Izba Reprezentantów w, wcześniej w Arizonie, tak, a teraz w, w Luizjanie, próbują zablokować wpływy WHO, ONZ-u i World Economic Forum. W tym miesiącu to się wszystko dzieje, słuchajcie, no to chyba to jest duży już tak mi się wydaje że dwa Stany Stanów Zjednoczonych mówią po prostu wprost. No to nie są przecież jacyś oszołowi, to są ludzie, których ileś osób popiera, których wybrał i on to przegłosowują tak? do jakiegoś tam stopnia legislacyjnego, więc poważnie się w języku prawnym rozmawia o tym, że ta agenda ONZ-u, e, która wkracza na całym świecie, że oni sobie po prostu tego nie życzą. I tam jest wyspecy, 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 wyspecyfikowane, że nie będą e, się tyczyły nie będzie to mogło mieć wpływu na kościół, na polityków, na budżet. Ja, ja wam muszę to w ogóle przeczytać, bo też jest oczywiście dyskusja. Lewactwo tam e, zaklina się, że to nigdy nie wejdzie, że to się nigdy nie zmieni e, w prawo, ale jednak coś jest na rzeczy i to są takie właśnie precedensy, że jak już że tak powiem, jakiś kraj pokaże przykład, tak jak teraz przecież pokazuje nam premier. Słowacji, że można być przeciwko wojskom NATO, że można mówić wprost o pandemii, że trzeba to rozliczyć, że nie wyślemy żadnego żołnierza na, na, na nieswoją wojnę. To są takie przykłady, że jeśli już jakieś państwo, czy w przypadku Stanów Zjednoczonych, stan wprowadza jakieś prawo i jest ruch polityczny, są referenda, w których ludzie mówią, że nie chcą mieć robaków, tak, że. Nie zamierzają ograniczać swojego ilości ubr, ubrań, które, się, które, które mogą posiadać, że nie, nie, nie życzą sobie, żeby ktoś im decydował, na jak, jak daleko będą mogły lecieć samolotem, że sobie po prostu tego nie życzą i nikt, żadna organizacja nie będzie mogła na bazie tego prawa tych rozporządzeń wdrażać. Tutaj już to znalazłem. Senat Luizjany właśnie jednomyślnie głosował za przyjęciem ustawy, która zabrania egzekwowania w tym stanie jakichkolwiek zasad i mandatów Światowej Organizacji Zdrowia, Światowego Forum Formu Ekonomicznego i ONZ. Dziwne, że w mediach się o tym nie mówi. Światowa Organizacja Zdrowia, Organizacja Narodów Zjednoczonych Światowe Forum Ekonomiczne nie mają jurysdykcji ani władzy w stanie Luizjana. Żadne zasady, regulacje, opłaty, podatki, polityka lub mandaty jakiekolwiek rodzaju Światowej Organizacji Zdrowia, Organizacji Narodów Zjednoczonych, Światowego Forum Ekonomicznego, choć że jakieś też podorganizacje, bo to mogą być inne nazwy, ale to coś jakby się z nich wywodzi, będzie egzekwowane lub realizowane przez stan Luizjana. Lub jakąkolwiek agencję, departament, zarząd, komisję, jednostkę terytorialną, jednostkę rządową, stanu, parafię, gminę lub jakąkolwiek inną jednostkę polityczną. Więc słuchajcie, próbują to załatać jak się da. wiemy, że te ich rozporządzenia, ten ich wpływ właśnie przez to prawo międzynarodowe na prawo stanowe i lokalne jest bardzo śliskie, że to tak naprawdę. To nie wynika z tego, że to jest zgodne z prawem, tylko to wynika z pewnych praktyk, tak? Że ci wszyscy, którzy są u władzy, oni są z układu, oni są przez tych samych lobbystów urobieni, kupieni i w kieszeni tych, którzy też przecież forum stworzą, tak? którzy tą globalną agendę realizują. Dlatego oni tak to prawo tak troszkę pod telewizję robią, a tak wiecie, że niby to wszystko jest zgodnie z prawem, ale tak naprawdę ci ludzie między sobą robią tak naprawdę co chcą. Jeśli już na poziomie stanowym jest taki, jak taka świadomość obywatelska, żeby wbrew temu forum, wbrew temu układowi, który <coughs> nigdy nie zagląda, że tak powiem za poszewkę temu, co się zmienia, bo wiedzą, że to jeśli to idzie z tych swoich ludzi, to to yy, mają po prostu za tym być, A jak będą to się robili nie tak, to na pewno się dowiedzą i ktoś ich obsmaruje w mediach, będą wiedzieli, że idą w złą stronę. Mówię tutaj chociażby o tych wpływach izraelskich w Stanach Zjednoczonych, że tam każdy polityk, każdy jest praktycznie sponsorowany przez Izrael i w momencie, kiedy którykolwiek coś na przykład powie przeciwko na przykład, nie wiem, zagładzie Żydów, w ludobójstwie w strefie gazy, spojrzy krzywym okiem na to albo nie wyrazi aprobaty, gdzieś nie pójdzie się ukłonić, nie, nie ukorze się publicznie, że on właśnie popiera to wszystko, mogą go spotkać naprawdę poważne kłopoty i już następnej reelekcji nie, nie będzie. I to jest tylko i wyłącznie Luizjana, a nie mówi się już o Ari Arizonie, która już wcześniej, z 4 marca, mam news, chciała zablokować World Economic Forum, tylko troszeczkę inaczej, że na przykład nie mogą być realizowane agendy, które ma właśnie World Economic Forum, właśnie dotyczące zmniejszania ubóstwa, tego transformacji zielonej. I tutaj ten dokument, który stworzyła Arizona, jest taki dość radykalny, ale przez to moim zdaniem nieco głupi. Na przykład pisze, że żadna publiczna jednostka nie może wydawać publicznych pieniędzy, żeby promować, adwokatować czy planować, stanie się członkiem połączonych organizacji, które promują, advocate, planują coś takiego jak ograniczenie konsumpcji mięsa lub mleka, zastąpienie Zwierzęcych produktów z robaczymi albo syntetycznymi proteinami, ograniczanie, wymienianie silników na rzecz rowerów, biegania i publicznego transportu, czyli cała po prostu ta agenda lewacka, limitowania właśnie podróży samolotem, zatrudniania na bazie koloru skóry, seksualności z tożsamości seksualnej, pochodzenia, bardziej niż merytokracji, charakteru profesjonalnego, kompetencji. Wszystkie agencje nie mogą działać nie może się żadna agencja rządowa łączyć z międzynarodowymi organizacjami, które promują, tak? uświadamiają, edukują, jakkolwiek to nazwać, indoktrynują za takimi właśnie kwestiami, które wymieniam, wymieniam czyli ograniczanie przeciętnego globalnej temperatury i produkowanie planów zmiany klimatu, czyli zabraniają nawet, w Arizonie chcą zabronić działania wszystkich, którzy mówią o globalnym ociepleniu w jakikolwiek sposób, że trzeba coś z tym zrobić, zaplanować, więc naprawdę jest grubo i chcą też zabronić rozpowszechniania marksistowskich ideologii, takich jak kapitalizm udziałowy. Więc wszystko, co jakby jest od, od Szwaba, wymienili po prostu jedno po drugie, że jeśli jest ślad tego w jakiejś organizacji, to po prostu w tym stanie nikt nie będzie mógł z tymi ludźmi współpracować, a ci w ogóle, którzy będą chcieli współpracować wdrażać te agendy, jak tylko przyjdzie, jak to będzie jakieś oskarżenie właśnie związane właśnie z tym, że ktoś powie, że to jest niezgodne, hej, z tym nowym prawem w to naprawdę będą ciężkie za to ponosić koszty. Więc słuchajcie, no ktoś próbuje tutaj trutkę na to po prostu lewactwo zaaplikować i to naprawdę świadczy o bardzo wysokiej świadomości i organizacji politycznej, która już w niektórych miejscach na świecie występuje, bo pamiętajmy, że po drugiej stronie przeciwnik to są globalne prawda, środowiska, A więc jeśli jakiś stan czy kraj wyłamuje się z tego, to jest to naprawdę dobry, dobry wyczyn. I w ogóle też jest pewien taki nowy trend intelektualny, który widzę, widzę jego znaki, powoli się on też zaczyna jakoś tam definiować, że głupota lewacka jest publicznie wykpiewana. Zobaczcie sobie na przykład najnowszy filmik Bald TV, mam nadzieję, że, że gościa Życie. pozdrawiam, w którym właśnie robi on takie stopklatki na różne takie lewaczki, które na debatach przywykły do tego, że wszyscy słuchają ich farmazonów, jak one po prostu gadają totalnie nielogicznie, to gadają rzeczy, które jakby zadać najprostszą prostsze pytania to po prostu są już pod ścianą rozstrzelane, bo po prostu nie da się obronić. Różnych przyczynowo-skutkowych skutkowych relacji, które one insynuują, że są, albo właśnie zaprzeczają, że one istnieją. I po prostu one nie są w stanie mówić poza linią tą partyjną, ideologiczną, w której właśnie muszą mówić, że to, że krowy pierdzą o no klimat, a jak ty nie jesteś, to jesteś denalistą, jesteś oszołomem, jesteś antynaukowym, antysemitą i po prostu nie można z tobą rozmawiać, proszę wyjść, wejdź tak? Do tej pory to się tak broniło, można było tak mówić, tak i i faktycznie to działało, że wszyscy patrzyli na Ciebie krzywo aż wyjść z sali, bo śmiałeś zadać racjonalne, logiczne pytanie. Ale to się powiedzmy powoli kończy. Nie wiem, czy to kwestia świadomości ludzi, zbrzydzenia, może zmiany koniunktury, trendu, whatever, ale powiedzmy powoli ta bezczelna praktyka lewicowych środowisk się kończy i są one coraz bardziej łatwe do odstrzału. Zobaczcie, co się dzieje z Trzaskowskim, który wypala tam ciągle te farmazony o płonięciu planety jednocześnie, prawda, sponsoruje tych lewaków, którzy niszczą mienie publiczne, sponsoruje promocję okaleczeń dzieci, żeby właśnie instytucje publiczne brały w tym udział, żeby dzieci właśnie oddawać w ręce różnych grup, środowisk ideologicznych związanych z Big Farmą, które później żerują na ludzkiej głupocie, naiwności i po prostu z tych ofiar, które tworzą, czerpią olbrzymie profity finansowe i jakieś tam jeszcze swoje inne. To wszystko się dzieje w Warszawie, to są właśnie ludzie, to są twarze typu trzaskowskich, którzy jadą na tym farmazonie, na tej bezkarności, na tej takiej swoistej wolności słowa, którą oni mają, a którą odbierają inny, ale oni mają właśnie wolność słowa do mówienia totalnie antnaukowych, nielogicznych, nieracjonalnych, antludzkich rzeczy, a z kolei odbierają prawo do głosu jakimkolwiek racjonalnym, logicznym, prawdziwym argumentacją. I tylko właśnie dlatego utrzymują się razem, bo kontrolują finanse i jakby są, realizują. Antyludzkie agendy na polskim odcinku dla zagranicznych, globalistycznych, mocodawców, którzy ich wyciągnęli na te stanowiska. No i niestety w Polsce jeszcze taką mamy sytuację, więc to jest y, ważna rzecz, moim zdaniem, zwłaszcza dla narracji, że to, że dwa stany przynajmniej pokazują, że można jasno zdefiniować, czego nie chcemy, nawet jeśli dla lewaków to brzmi po prostu jako, nie wiem, koniec świata i totalne oszołomstwo mówienie o tych wszystkich rzeczach. I mogą to obśmiewać na każdy możliwy sposób, tak jak tam próbują w tej że skoro nie można teraz walczyć z, z, z głodem, no to już nikt nie kto będzie chciał walczyć z głodem, wspierać, karmić głodnych, to nie będzie mógł tego realizować zgodnie z prawem. No to jest oczywiście bullshit i wiadomo o co chodzi, że pod tymi wszystkimi programami o pięknie brzmiących nazwach i celach kryje się po prostu zgnilizna, korupcja, brudne korporacyjne interesy, jakiś tam marksizm, komunizm i ci ludzie tam w środku są tak samo popsuci jak wszyscy, którzy różne izmy wprowadzali w różnych krajach na niekorzyść oczywiście tubylców, mieszkańców lokalnych. Mówię tutaj na dużym poziomie abstrakcji. Kolejna, słuchajcie, rzecz bardzo ważna, którą moim zdaniem w kontekście bezpieczeństwa Polski, świata musimy rozważać. Otóż dzieją się takie rzeczy, które normalnie powinny być w telewizji od, nie wiem, 6 rano, zaraz po tym jak nie przyjdzie do ciebie, czy przyjdzie ABW, zaczynać już się te informacje w serwisach newsowych i do wieczora, do 11, eksperci z całego świata, z Polski powinni nad tymi rzeczami debatować i kminić, śledzić wszystkie doniesienia. A tutaj nie ma absolutnie, słuchajcie, nic. W Stanach Zjednoczonych ma miejsce atak terrorystyczny, podobny albo większy do 11 września i nikt o tym nie mówi. Wszyscy z kolei, którzy by mówili, że to jest atak terrorystyczny, czyli jakby ta cała siatka globalistyczna medialna, twierdzi, że to atak na pewno nie był terrorystyczny. Otóż zawala się jeden z najważniejszych mostów w Stanach Zjednoczonych, który jest uderzeniem mega w gospodarkę Stanów Zjednoczonych. Dziesiątki miliardów e, dolarów Ameryka będzie przez to tracić, cały region e, zubożeje, z e, bezpieczeństwo handlowe, ceny wszystkiego pójdą e, do góry. E, dzieje się to w nieprawdopodobnie sposób, który po sz, w, w, klasyfikuje się jako po jakiegoś początek filmu e, kataklizmowego. Tycznego, że dzieje się po prostu jakiś rozpad Stanów Zjednoczonych, tak jak na tych filmach. Ostatnio było Civil War, tak, czyli wojna domowa, i coś tam nie będzie jutra. Co, coś tego typu, takie filmy były, które pokazują właśnie ataki cybernetyczne na, na Stany Zjednoczone, i coś takiego się dzieje na naszych oczach. Tak jak w tym filmie, który ja zresztą oglądałem o ataku na cyberprzestrzeń amerykańską, wbija się tankowiec w plażę po prostu i to jest początek filmu. Tak, tutaj wbija się tankowiec jeszcze większy największy, jebitny most w Stanach Zjednoczonych naprawdę. I wszyscy twierdzą, że to jest e, przypadek. E, mi się to naprawdę wydaje przypadkiem, to, że wszyscy od razu, wszyscy wiedzą, że to na pewno nie jest e, zamach terrorystyczny, to nie jest e, cyber atak. Wszyscy naprawdę mówią, że to nie jest. Jest jedna dziennikarka, która mówi, że jest. I jaką z niej robią po prostu szurkę? Lara Logan, posłuchajcie. Ona mówi wprost, że środowiska wywiadowcze e, twierdzą, że to jest ewidentny cyber atak e, na Stany Zjednoczone, czy, czy chiński. E, I Wszyscy nabrali wodę w ustach, natomiast że środowiska wywiadowcze doskonale zdają sobie sprawę z tego, że trzeba to rozpatrywać w takich kategoriach. Więc zobaczcie, jak media nami manipulują. Potrafią zrobić z małej gdzieś tam jakiegoś zamachu, wypadku aferę na cały świat i wielką prostu, wojnę ter później wywołać z terrorystami na całym świecie. A z kolei, jak ma miejsce prawdziwy atak terrorystyczny na infrastrukturę krytyczną Stanów Zjednoczonych, to wszyscy od razu wiedzą pierwszego dnia, że to jest wypadek. No po prostu coś pięknego, jest to naprawdę wielka logika w tym wszystkim. Zresztą taka sama logika, jaka jest w mediach i w tych środowiskach politycznych, które od razu po masakrze w teatrze pod Moskwą wiedziały, że to nie jest w Krokusie, tak? Wiedziały, że to nie jest na pewno ukraińska robota, że to nie jest ukraiński zamach. Wszyscy po prostu, jak jeden mąż tutaj, Departament Stanu, tam Rzecznik Presowy, środowiska wojskowe mówią, nie, nie, to na pewno nie Ukraińcy, to nie, to nie nasz tutaj młodszy braciszek piesek, prawda? Faszystowski to po prostu są, na pewno nie oni, to są pastuchy, tak z Afganistanu. Przyjechali i zorganizowali w dubaju moskiewskim, czy tak takie takich najnowocześniejszych dzielnic, zorganizowali sobie po prostu w dobrze chronionym miejscu. Zamach terrorystyczny, dostarczyli tam broń, logistykę, dowieźli tych terrorystów, przygotowali plan ich odbioru. No właśnie taki mieli po prostu plan, przyjechali tu z Afryki czy z Bliskiego Wschodu i akurat w Moskwie postanowili no po prostu i mamy po prostu w to wierzyć że to ISIS e, zrobił i tutaj koniecznie trzeba zobaczyć e, Scotta Rittera, który no, nie szczypie się z tą narracją mówi wprost, że to są tego typu misje w Stanach Zjednoczonych e, nieoficjalne, o których musi wiedzieć tylko prezydent i chyba pięć tam jeszcze osób gdzieś tam wysoko w Senacie, pozostali o nich nie mogą wiedzieć, mają one na celu na przykład właśnie zakłócenia za wyborcze w Rosji e, i Stany Zjednoczone wydają po prostu na to pieniądze, żeby szkolić grupy terrorystyczne. To wiadomo, że na Ukrainie mają swoje centra, gdzie przygotowują Ukraińców do niekonwencjonalnej wojny. A tłumacząc to na nasze, szkolą Ukraińców do terroryzmu. Szkolili też tych nacjonalistów rosyjskich, żeby atakowali na rosyjskie miasta. Może kojarzycie takie informacje, choć nie ma ich za dużo, Rzeczy czasami mówi się o tym, że Rosjanie są atakowani przez, przez swoich, taki właśnie też Rosjan, ale właśnie, którzy mają inne poglądy niż Putin. I takie ataki, właśnie ci nacjonaliści są szkoleni przez amerykańskie służby. Ostatnio na Białograd miał miejsce właśnie taki a także po prostu terroryści zrekrutowani z Rosji biorą po udział w wojnie i wywołują ataki terrorystyczne na, na, na cywilów i to samo miało miejsce w Moskwie w Krokusie, gdzie po prostu za pieniądze CIA została zrekrutowana przez jakąś komórkę grupa terrorystów, wyszkolona, podstawiona i co więcej miało się to odbyć wcześniej to co zapowiadała ta Newland i to, co amerykańska ambasada ostrzegała w Moskwie, że będzie atak na, na sale koncertowe 7-8 marca. Zamach miał nastąpić prawdopodobnie 11 marca, gdzie w tej właśnie sali koncertowej miał wystąpić artysta tzw. Tak szaman, który śpiewa bardzo mocne, takie patriotyczne dla młodego pokolenia piosenki. To nie jest jakiś tam old school, no, współczesny artysta, tak, TikTokowo, YouTube'owy, ale który właśnie e, zagrzewa Rosjan do jakby cenienia swojej tożsamości narodowej. Więc e, bardzo ważna pod kątem kulturowym Persona. Miały też tam być na widowni ważne osoby. E, ale coś się rypło. Nie wiem, za dobre zabezpieczenia, skąd ja mam to wiedzieć. E, I ten zamach odbył się e, troszkę po prostu później. I okazał się totalną porażką z dwóch względów. Po pierwsze, e, no nie. Raził Ro Rosji na tyle, żeby na przykład później wytknęli Putinowi, że nie potrafi ochronić obywateli, że nie kontroluje służb, nie zapewnia bezpieczeństwa. To miało być przed wyborami. To, że to się stało po, wy po wyborach, nie było to na jakimś głównym koncercie, wydarzenie okazało się niewielki niewielkim, że tak powiem, faktem dla y morale rosyjskiego. No i jeszcze większa wpadka otóż Rosjanie złapali tych zamachowców, y przesłuchiwali ich. Już docierają do kolejnych e, osób po telefonach, e, okazuje się, że była na przykład przygotowana trasa ucieczki na Ukrainę, mieli w momencie, prawda, kiedy się będą zbliżać do Ukrainy, dać tam komuś cynk i tam, ponieważ jest wojna, w jakiś sposób miała być ta droga ucieczki dla nich zapewniona? No i przecież gdyby to nie byli Ukraińcy, to by przecież nie wiedzieli. Gdyby Ukraina nie miała nic z tym wspólnego, to nie miałaby takiej możliwości, żeby zabezpieczać drogę ucieczki właśnie na terytorium Ukrainy. I kolejna rzecz, gdyby to byli ISIS-owcy, gdyby to był dżihad, tak, święta wojna, to tacy ludzie nie uciekają. Tacy ludzie oddają życie, idą do nieba, oni nie muszą się chować, nie chcą, oni chcą po prostu iść do swoich dziewic, nie chcą ginąć w więzieniach rosyjskich na ciężkich torturach. Tacy ludzie nie próbują uciekać, tacy ludzie nie robią tego dla pieniędzy. To nie, to nie byli dżihadyści, tylko to byli wynajęci terroryści, najemnicy do dokonania zamachów dla po prostu w imieniu CIA po to, żeby sabotować wyniki wyborów w Rosji i sabotować Władimira Putina. I tak to nazywa po prostu Scott Ritter wydaje mi się to bardzo prawdopodobne jak tu się uciąć cały bullshit tych wszystkich, którzy tłumaczą oczywiście, że czarne jest białe, a białe czarne no to można się gdzieś tam ustawić, ale no, kto miał w tym, prawda, interes no, Izrael miał jeszcze, żeby odwrócić uwagę od ich nieustającego terroryzmu no ale przede wszystkim e, Rosjanie już nie potrzebują takiej konsolidacji robią to po prostu Amerykanie tak, i Wielka Brytania, która rękami ukraińskimi prowadzi z Rosją e, wojnę więc w związku nawet z tym, że są te Ataki terrorystyczne amerykańskie na Rosję. Zresztą to, 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 to cały czas to tam przecież te ich m, samoloty, w których prezydent tam się mieszka, tak jak Air Force One w trakcie konfliktu, też były niszczone wcześniej. Ataki na m, te. Rafinerie, tak? no to, to nie są przecież rzeczy, które Ukraińcy byliby w stanie sami przeprowadzić. Tutaj nawet nad Polską latają ciągle zwiadowcze, te tankowce amerykańskie, cała infrastruktura CIA, wojskowa NATO tutaj w Polsce nad nami siedzi. Po co? No, no po to, żeby właśnie robić operacje na, 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 na Ukrainie, w wojnie, którą Stany Zjednoczone prowadzą z Rosją. Mam nadzieję, że w końcu to będzie można mówić i nie będą usuwali filmików, zamówienie oczywistych oczywistości, że no tutaj król jest nagi. Mamy do czynienia po prostu z bronieniem się tych światowych hegemonów tego całego zachodu, z traceniem wpływów czy w Afryce, czy w Europie, tak, czy w Azji, gdzie po prostu wszyscy mają ich już dosyć, a na pewno ja mam ich też również bardzo dosyć, dlatego mam dużo chęci siły, żeby po prostu o tym wszystkim mówić. Jeszcze słuchajcie, taki mały temacik, na koniec covidowy, powiedziałem to w Niemczech, u naszych zacnych sąsiadów. Ta ich agencja główna zdrowia publicznego, niemiecka Agencja Zdrowia Publicznego, musiała w sprawie sądowej opublikować ekspertyzy, które dostarczył im Instytut Roberta Kocha, o którym na pewno wielokrotnie słyszeliście podczas tego naj, najbardziej znanej grypy. Oni wiedzieli, że leki na tą grypę są gorsze niż sama choroba. 12 grudnia ostrzegano, że blokady spowodują. Oczekiwany wzrost śmiertelności dzieci i konsekwencje blokad są częściowo poważniejsze niż sam, sama grypa. I jako przykład już mieli w tej chwili Afrykę. Nie zgodzili się również z Roberta Kocha z obowiązkiem wprowadzania tych. FFP na mordników ze względu na brak dowodów, że one pomogą. Yy, I ta Agencja Zdrowia nie powiedziała nic opinii publicznej o tych obawach i zastrzeżeniach instytutu, o których wiedziała i wprowadzili ten ob ob obowiązek. Dokumenty te zostały ujawnione w wyniku pozwu wniesionego, słuchajcie, przez stronę internetową rzekomo szerzącą teorie yy, spiskowe. Taki na no, przykład, nie wiem, polski Prison Planet, pozdrawiam mówię, w takich dobrych serwisach, pozwał po prostu... Yy, Niemiecką Agencję Zdrowia i musieli w, 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 wydusić z siebie dokumenty, które kompromitują ich główną narrację. I to jest po prostu piękne, czy tak samo jak gdzieś tam w Teksasie, te wszystkie Pfizerowskie dokumenty, tam tysięcy, 700 tysięcy stron dokumentacji. Właśnie ten dostęp do informacji publicznej to jest naprawdę jakiś taki błąd systemu, który czasem naprawdę takie informacje wydobywa na światło dzienne, że to po prostu. Mózg, mózg staje, nie? Że, że, że po prostu takie, takie rzeczy mogły mieć miejsce przed naszymi oczami. Tyle słuchajcie na dzisiaj. Tych informacji jest na tyle y, dużo, że ja staram się to w ogóle w sobie, y, w głowie poukładać, bo nie dość, że jest tych wydarzeń dużo, są, są święta, y, jakby po prostu granaty gdzieś z każdej strony, coś wybuchało. Mnóstwo jest tych informacji. W cyberprzestrzeni z kolei jest dosyć y, cicho. Wydaje mi się, że ludzie wolą już o tym wszystkim nie myśleć, że to jest jakby za dużo dla nich czekają na jakąś taką prostą, zrozumiałą narrację, którą się im przedstawi, żeby już nie musieli gdzieś w jakichś tam szerszych kategoriach myśleć. Tyle mam dla was, powiedzcie, czy, czy wam się podobała konsumpcja takiego materiału z innego troszkę miejsca niż zwykle. Piszcie, jak macie więcej wiedzy o tych wydarzeniach, jak macie swoje przemyślenia, podajcie też proszę tą informację dalej, żebyśmy nawet w ten świąteczny czas nie ustawali w analizie krytycznej tego, co się dzieje wokół nas, żebyśmy nie mieli zaległości. Jeśli uważacie, że dobrze spędzam czas i to, co wam mówię, robi wam jakąś wartość, dostarcza wam wartości, to też Możecie się odwdzięczyć, podziękować mi, zapraszając mnie symbolicznie na kawę, czy wspierając na jedno z podanych kont, co pozwala mi dalej kontynuować tą swoją antysystemową działalność, łamania narracji, które oślepiają, ogłupiają społeczeństwo i prowadzą niestety później do konsekwencji, jakie widzieliśmy podczas lockdownu, czy które już widzimy na Ukrainie, co się dzieje, kiedy globaliści przejmują rząd w celu wysłania go jako mięso armatnie na Rosję. Teraz możemy to i musimy powstrzymać, żeby nie stało się tak z Polską co już wielokrotnie się stawało, że Polska była największym naiwnym i przegranym międzynarodowych właśnie tych wszystkich batalii i rozgrywek gabinetowych. Musimy być jako społeczeństwo, nie jako politycy, bo na nich nie możemy być liczyć w żadnym stopniu, to już wiemy. My jako społeczeństwo możemy być mądrzejsi i wywierać taki wpływ na naszą świadomość, na media, na osoby, które gdzieś tam tworzą ten establishment, żeby po prostu tutaj postawić granicę, powiedzieć im, że my na tą wojnę nie idziemy, my waszych robaków nie będziemy wpierdzielać, wpierdzielajcie te robaki same, zapierdzielajcie na tę wojnę sami, chociażby nawet na elektrycznych hulajnogach. Trzymajcie się, dziękuję wam wszystkim za uwagę i do zobaczenia.